Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Singla. Dokładnie tak. Dzisiaj zajmiemy się tutaj robieniem jakiejś ścieżki do tego, żeby było pięknie, ładnie. I tak, słuchajcie, takie ważne też info a propos Singla, więc mówię wam je od razu tutaj, teraz. Jak jeszcze tam spora część osób ogląda, bo nie wszyscy oglądają do końca, ja sobie zdaję sprawę. Otóż tak, za jakiś czas, niedługi, dodam, będę miał ulepszony komputer. Części są już zamówione, teraz tylko czekam, aż będą do odbioru. W związku z tym przenoszę się z Singlem na wersję PC. Na najnowszą wersję, czyli na 1.14, bo już wyszła oficjalnie. I tak, zapytacie się, kurczę, dlaczego dopiero co rozpocząłeś ten sezon? Gdybym o tym wiedział, że to nastąpi, no tak szybko, to bym po prostu się wstrzymał z tym sezonem, ale mam zamiar znaleźć może niepodobny teren, bo nie będę sobie takiego górzystego znowu generował, tylko znaleźć jakiś fajny teren, mam plan. Uwaga, na Creative odwzorować tutaj to, co mam zbudowane, sobie wziąć przedmioty, jakie mam. I po prostu tak zrobić. I grać wtedy na PC, wtedy już mój komputer mi na to na spokojnie pozwoli, nie będzie problemów żadnych. I w ogóle. Taki mam plan. Na razie sobie będziemy tutaj grali normalnie, bez żadnego powstrzymywania się czy coś, bo odwzorowanie tego potem i to jeszcze na Creative, gdzie oczywiście potem przełączę na serwer, będziemy normalnie prowadzić serię, to jest żaden problem. Tak naprawdę wszyscy macie tutaj dowód w formie filmów i w sumie też być może jeszcze live'ów, jeżeli zdążę jeszcze tutaj zrobić, ale raczej nie. Najbliższego live'a, nie wiem, spodziewajcie się już być może po ulepszeniu komputera już z jakąś nową jakością i w ogóle, bo w sumie nie wiem. Może jakiegoś jutro zrobię, jak mi się będzie chciało. Ale nie wiem, bo to być może jutro już będzie. Nieważne. Nie będę nic mówił tutaj więcej na ten temat. I tymczasem lecimy i budujemy. Zastanawiam się, z czego zrobić sobie tę tą ścieżkę. Bo tutaj mam mossy kobla. Fajnie by wyglądało, jakbym wszędzie z niego zrobił, ale nie mam go na tyle. Tak, i też to, co się zmieniło, to wam pokażę od ostatniego odcinka. Tej wyposażyłem magazyn, czyli dałem mu skrzynię, nazwałem je i posegregowałem przedmioty. Po prostu posegregowałem, nazwałem tabliczkami, bo już nie zbierać te, żeby robić ramki na przedmioty. Może kiedyś zrobimy jakoś to ulepszymy, albo być może zostawimy. Teraz tak, ja to chyba będę miał w... Kamienie mam 18. Co jest bardzo malutko, oczywiście, weźmiemy. Mam kobla mało, bo ja chciałem to w sumie głównie z kobla zrobić. A tu klops. Więc chodźmy sobie go gdzieś pozbierać. Ja po prostu się będę przenosił na tą wersję, dlatego też, że... Nie wiem, mi jakoś, tak szczerze... W Minecrafta gra się łatwiej na komputerze, na myszce. Pewnie dlatego, że powiedzmy dorastałem na tym, czyli po prostu, wiecie, nie miałem PS-a ani żadnej innej konsoli. Jak zaczynałem grać Minecrafta, grałem na kompie przez no parę ładnych lat. Dlatego też nieraz ten survival taki dla mnie troszkę na siłę jest i w ogóle po prostu granie na konsoli w Minecrafta to nie jest dla mnie to. Nie jest to, to nie jest tak, że wiecie, że jest mi jakoś bardzo źle czy coś, tylko to nie jest to. Ja po prostu wolę grać na klawiaturze i myszce. Bo po prostu tak już się kiedyś nauczyłem grać. I tyle. Dobra, pozbierajmy trochę. Dobra. Tyle wystarczy. Panie. O Boże, jak tutaj biało. Na pewno to nie będzie na terenie zimowym, jak się, no, nie wiem, jak znajdę ten nowy teren i odzoruję.
Poszukam jakiś normalny, poszukam jakiegoś połączenia, najlepiej pustyni i sawanny i łąki najlepiej, bo takie połączenie biomów to ja lubię najbardziej. Ja wszystko zrobię tutaj z dokładnością jednej kratki, czyli jak będzie chociażby ta ścieżka czy coś, to ja wszystko odpowiednio obliczę, ile jest tego tutaj w odpowiedniej odległości, też te mini farmy zrobię, nawet to tymczasowe na owce, bo to jeszcze chwilę tu postoi portal do Netheru. Ja tutaj to wszystko ogarnę tak, żeby było idealnie, nawet ten crafting gubi. I ta skrzynia koło tego, i nawet to niedokończone. Bo tym się też będzie trzeba zająć, bo to jest spoko opcja na pozyskiwanie wełny. Naprawdę, ja to zrobiłem sobie na Creative, chociaż nie wiem, czy to będzie. Chociaż nie wiem, czy to się będzie dało na kompie. Będę musiał to sprawdzić w sumie, bo jeżeli się nie będzie dało, to tak troszkę dupka, jedynie przedmioty z tego sobie. No, wezmę, że tak ten. To ujmę. Dobra, i tutaj miałem plan zrobić tak, że tutaj to. Tak będzie jakby. Wychodziło trochę ten mossy cobble i się łączył z normalnym. On tak będzie troszkę o wyłaził. Jak najbardziej. I po prostu będzie szła sobie ścieżynka. Niech sobie będzie, jakąś ją ładnie ozdobimy. Tutaj w sumie tego trochę mam, to tutaj też takie pododaję, żeby się coś tutaj działo. A nie, że takie monotonne wszystko i w ogóle. To żeby coś się tutaj działo. Tutaj dajmy na przykład jeszcze o takie dopieszczanie, takie szczególiki, duperele i w ogóle, ale mówię wam, gram trochę na siłę, przyznaję się osobiście, bo po prostu będę wolał grać w tego Minecrafta, ten survival na kompie. Co nie znaczy, że Minecraft z PS-a całkowicie zniknie, nie, nie, nie. Będą być może od czasu do czasu live z WZ-em, z naszego takiego fajnego save'a, gdzie sobie gramy razem. To nie jest tak, że totalnie z tej wersji gry rezygnuję, że grania na niej. Tylko główną serię będę wolał prowadzić jednak na tym kompie, kiedy się na tym kompie zacząłem. I będę to dalej prowadził tam, kontynuował, powiedzmy, zamysł tej serii. Bo ja wtedy w sumie nawet nie wiedziałem, że kiedyś będę miał takie coś jak PS. Co prawda było to moim marzeniem po części, żeby mieć, ale nie sądziłem, że będę miał kiedykolwiek. A tu jednak życie lubi płatać figle. Znaczy figle, no to taki przyjemny figle. Ech, co ja gadam. Ten film też przede wszystkim będzie mniej pocięty praktycznie w ogóle niż No Man's Sky wczorajsze. Bo to jedynie będzie rzecz, że kamerka duża będzie przy tym, jak jest informacja i ten, ale tak jak buduję, to chcę, żeby to było uwiecznione. I tak będzie. Tutaj za bardzo cięć nie będzie. Jedynie takie, jeżeli ja będę musiał zrobić cięcie, to wtedy robię ręcznie podczas nagrywania. Więc też się nie szykujcie na to, że Minecraft single będzie jakiś bardzo mocno montowany, bo to nie jest seria na montaż. Podobnie w sumie Skyblock, bo to jest też po części survival, tylko taki, jak mówiłem, chyba kiedyś mocno ułatwiony. Ładnie to nazywając. Mogę te jakieś pojedyncze, w sumie jak mam jeszcze tego mossy cobla, trochę takie pojedyncze gdzieś dodać, żeby było ładnie. Po prostu chcę, żebyście to też widzieli, jak to buduję. Wiem, że znajdą się tacy, co powiedzą, że timelapsa mogę robić. Wiem. Nie powiem. Jest to niezłe, ale ja nie lubię robić timelapsów. Nie lubię ich robić. Lubię oglądać, ale nie lubię ich robić. Szczerze. Dlatego ich nie robię. Najprostsze pytanie z najprostszych. Tutaj damy kobla, pomiędzy to zwykłego. Myślę, że też będzie ciekawy efekt robiło.
Bo chcę jeszcze tutaj na brzegach dodać liście. Okej. Spoczko, tutaj będą mogły w przyszłości wychodzić ścieżki do innych rzeczy. Zrobić przerwę w liściach to akurat nie problem. Dlatego tutaj też dałem dirta, żeby dirt był pod liśćmi, tak jakbyście się pytali dlaczego, bo wam tego nie powiedziałem. Dobra, gdzie ja dałem rośliny? Chyba gdzieś tutaj. Mam jeszcze te liście. Bo ich zbierałem trochę jak tam ozdabiałem domek. One tutaj mają taki kolor trochę, ale trudno, tutaj będą miały lekko lepszy w tej części. Okej. Tutaj to nie wygląda za fajnie, bo to z tymi schodkami tutaj nie współgra. Może tam wtedy tam normalny blok stone brickowy. Wtedy może będzie już współgrało, że to tak nazwę. O ile można tak jakoś nazywać to. Współgrać. Co? I tutaj tak samo, bo chyba będę miał jakieś pojedyncze morze. Na razie tu jest bida na początku. O, ja mam na ulepszonym komputerze, na tym jak mi się będzie bardziej chciało grać, bo to będzie wersja PC-towa, która daje więcej możliwości. Będzie chciało mi się bardziej grać. I tam też będę i bogatszy, i bardziej do tego przysiądę, i w ogóle. Cześć, chciałem? Czekaj, bo a te snowbriki. Nie, schody mam tylko. Pokombinujemy to jakoś inaczej, bo nie chcę mi się specjalnie przepalać. Ale chyba będzie trzeba, bo chciałem odwrócić schody, ale to takie totalne lenistwo i pójście na łatwiznę to będzie, nie? Naprawdę. Przepalimy te cztery bloki, te cztery koble. Ojeju, co tam się, co się stanie? Nie pogryzie mnie to chyba. Chociaż nie wiem, bym uważał. Okej. Więc tak jak mówię, filmy z Minecrafta, jeżeli to nie są jakieś, nie wiem, mapki, ale w sumie mapki też, bo też no, jak to wypada nagrywać całe. Więc ogólnie filmy z Minecrafta będą troszkę mniej montowane. Z innych gier to jest co innego, bo to, no, wiecie, tam nieraz się dzieją jakieś nudniejsze rzeczy, co innego, jeżeli to jest na przykład gra fabularna, gdzie się coś dzieje, no chyba, że jest jakiś faktycznie nudniejszy fragment, gdzie trzeba jakieś monotonne czynności robić, bo tak też się zdarza, to wtedy rozumiem. Przede wszystkim jak będzie komp ulepszony, to planuję powrót na kanał gry Euro Truck Simulator. Znaczy Euro Truck Simulator 2 przecież. I jedynkę mam, ale nie chcę nagrać, co nawet nie grałem w to, bo jest dwójka, wiadomo. Planuję powrót tego, bo wtedy nie będę miał problemu z nagrywaniem tego. A jak gram sobie normalnie, to nie mam też za dużych problemów. Chociaż klatki lubią spadać w miastach. Ale myślę, że to nie będzie problemu. Co też ciekawe, będę grał na kierownicy. Mam taką fajną, starą kierownicę dosyć, która troszkę dziwnie działa, ale ja się do niej przyzwyczaiłem i mi się na niej gra wygodniej niż na myszce. Myślę, że wtedy będą dwie kamerki. Znaczy, dwie kamerki. Inaczej, będzie wyglądało tak, że pod moją kamerką będzie druga mniejsza, która będzie zwrócona na kierownicę. Myślę, że to będzie ciekawe. Żebyście widzieli, jak ja tą kierownicą kręcę faktycznie. Myślę, że jak najbardziej spoko, że będzie taka druga, mniejsza rameczka pod kamerką jakby, którą widzicie teraz w rogu. Powiedzmy, i pod nią będzie obraz z drugiej kamerki, bo takową posiadam. Gdzie będzie, która będzie zwrócona na kierownicę, żeby było widać, jak sobie tam kręcę nią i jadę. Skrzynia biegów oczywiście sekwencyjna.
No, nie mam do niej ani manualnej, ani takiej nawet dźwigni do przerzucania sekrecyjnego, jak na przykład Zyzio. Bo on ma lekko, no, inną kierownicę, nowszą. Ale myślę, że i tak będzie to ciekawe doświadczenie. Dobrze, czyli mamy to ogarnięte, bo sobie teraz lata w kółko gadam. Ale mogę w sumie do farm też zrobić ścieżynkę, więc... Ha, zjabko. Ja przed chwilą miałem wrażenie, że to redstone. Nie wiem dlaczego. Serio. W ogóle tak mi się mieni coś ten... ekran. Może dlatego, że zasłoniłem rolety, żeby słońce z okna mi nie dawało mocno po twarzy na kamerce i siedzę w półciemnym pokoju z LEDami na żółto zapalonymi, żeby mi jakoś oświetlały jakkolwiek. Może dlatego takie dziwne wrażenie mam, że tak mi się mieni wszystko. Albo może czas odpocząć od sprzętu, albo zmienić jakieś ustawienia monitorów. Możliwe. Okej. Kobel się skończył, pozbierajmy sobie go troszkę jeszcze. Myślę też, że niedługo na kanale też oczywiście po ulepszeniu już, bo wtedy też będę miał możliwość. Pojawi się... Mówię się. Pojawi się... pełna, no, prezentacja wersji 1.14 do Minecrafta. Myślę, że ona się może nawet jeszcze przed singlem tym na kompie pojawi. Że po prostu trochę się doszkolę, poczytam jeszcze dodatkowo i w ogóle i pełną wersję, pełną listę zmian wam przedstawię. Pewnie w sposób taki jak zazwyczaj, czyli że ścieżka gdzieś, gdzie idziemy sobie po kolei i wam wszystko pokazuję. Więc myślę, że tak zrobimy. Bak jest pełno. I myślę, że będę chyba faktycznie robił tak, że będę wam prezentował nie tyle, że snapshoty, tak jak zazwyczaj robiłem, tylko pełne wersje, jak już wyjdą. Na snapshotach ewentualnie będziemy grali na singlu, tylko będę musiał pamiętać, żeby robić kopie zapasowe, bo snapshoty lubią się psuć. I po prostu, jeżeli chcesz grać nawet nie w snapshocie, to musisz się wiązać, że z tym, że będzie, że mogą być błędy i w ogóle, bo to snapshot. Więc myślę, że też w najbliższym czasie spodziewajcie się, bo o ile się nie mylę, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, wersja 1.14 normalnie wyszła. Już jako oficjalna, nie snapshotowa. Czy snapshoty też są, powiedzmy, oficjalne, bo są od Mojangu. I w ogóle, że twórcy, to jest w ogóle też fajne ze strony twórców, że oni... chciałem surowce. Ja chyba sobie faktycznie kiedyś zrobię te ramki, wiecie, bo to... Zanim się nauczę, gdzie co jest, to będę musiał się męczyć i czytać każdą tabliczkę. Czy pamiętam, z której to jest mniej więcej strony, co jest też niezłe, bo... Wiem, z której strony szukać. Wiem, gdzie na pewno nie iść, nie? Wiecie, tylko zrobię kill-off nowy. Okej. Pięknie, ładnie. Tutaj lekko skośmy to, żeby nie wyglądało źle, jak dojdą te liście do dekoracji. Nie, wydawało mi się, że się połączyły. Nie wiem. Ja jakieś zwidy mam, coś mi się mieni dziwnie w oczach cała ta gra. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale już chociaż ładniej tutaj trochę będzie.
Potrzebuję nożyczki, potrzebuję do zbierać liści. Narzędzia były tutaj. Trochę zjechane, ale wystarczą. Będę musiał sprawdzić wszystkim właśnie, czy na wersji PC będzie dało się zrobić tak, żeby te dispensery, jak są nożyczki, że owce strzygą. To może być wersja tylko dla konsol, bo Minecraft jest taki, że w różnych wersjach gry, czy dla konsol, czy po prostu innych, czy w różnych edycjach gry dla urządzeń, ten potrafi mieć w każdej wersji kilka takich swoich perełek, czyli funkcji albo rzeczy, których nie spotkasz na innej wersji. Chociaż ostatnio zaczęli to po części się pozbywać tej idei, bo chociażby dodają parę bloków, które na Pocket Edition były. Mi się wydaje, że ta, co też wiem, że na razie została dodana ta taka do przecinania tych, żeby pół bloki robić. Mi się wydaje, że ona była już w Pocket Edition akurat. Więc po części ten, ale na przykład tego, co nie ma w Pocket i w Windows 10, bo w sumie Pocket i Windows 10 Edition to jest to samo z wyglądu, zachowania i w ogóle. Ewentualnie wydajnościowe funkcje ma tylko lepsze ten, bo wiadomo, to jest na komputer. Komputer na telefon to są dwie różne sprawy, jeżeli chodzi o granie. To jeżeli o to chodzi, to tam chociażby nie ma tych rzeczy dalej, jak nie wiem, jak wlewanie mikstur do kociołków, bo to jest na Pokecie i na Windowsie 10, a tego nie ma na żadnej innej wersji. Pok ma twane, to myślę, że oni prędzej czy później kiedyś zrobią wszystkie wersje takie same i zrobią multiplatformowe granie. Już nawet coś o tym była kiedyś mowa, że będą chcieli chyba wprowadzać. Czyli, że mogą różne platformy pykać ze sobą w tego Minecrafta, co byłoby w sumie spoko, bo ja miałbym się wtedy na kompie grał wygodniej i z takim VZ-em na przykład mógłbym sobie na naszym save'ie grać. Bez problemów. To byłoby spoko. Ale dobra, myślę, że ja tutaj zakończę odcinek. Zrobiłem to, co do mnie ten należało. Fakt, że nie oświetliłem tego, ale tym się może zajmę sam albo w następnym odcinku, który już będzie być może jeszcze tutaj, być może już na kompie, jak już odzoruję wszystko. Nie wiem, jeszcze nie mogę wam dokładnie powiedzieć, bo nie wiem. Przede wszystkim obserwujcie Instagrama. Mój Instagram to marcelik.pl2. Zresztą zawsze macie informację po boku, która wam wyskakuje. I macie również chyba do niego, no po prostu macie chyba jego nazwę w opisie też, o ile się nie mylę. Tam obserwujcie, tam będę wrzucał instastory, myślę, że nawet jakieś zdjęcia części jeszcze nieodpakowanych przed tym wlecą dla zainteresowanych, co to dokładnie będzie. Niektórzy wiedzą, bo niektórym mówiłem, co też pozdrawiam, więc polecam wszystkim tego Instagrama obserwować, bo tam myślę, że będę wrzucał jakieś instastory, jakieś zdjęcia. Ale ja się tymczasem zamykam, idę spać, bo robi się noc. To tyle ode mnie. Trzymajcie się i czekajcie, prześpijmy się. I no, śpi. I cześć, do następnych odcinków. Hej.